Ewangelii według świętego Marka. Jezus nauczał tłumy przez cały dzień. Późnym popołudniem powiedział do swoich uczniów: przeprawmy się na drugi brzeg. Zostawili tłum i zabrali go, tak jak był w łodzi. Były z nim także inne łodzie. Zerwała się wtedy gwałtowna wichura i fale wlewały się do łodzi, tak że łódź już się napełniała. On tymczasem spał na rufie, oparty na wezgłowiu. Budzą go więc i wołają do niego: nauczycielu, obojętne ci to, że giniemy? Wtedy on wstał, skarcił wicher, a jezioru rozkazał: zamilknij, bądź cicho. Uspokoił się wicher, zrobiło się bardzo cicho. Do nich natomiast powiedział: dlaczego tak bojaźliwi jesteście? Nadal brakuje wam wiary? Bo przerazili się bardzo i mówili jeden do drugiego: kimże on jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne? To, co jakoś szczególnie mnie dziś porusza w tej Ewangelii, to są te słowa uczniów Pana Jezusa: nauczycielu, obojętne ci to, że giniemy, to pytanie, obojętne ci to, że giniemy. I myślę, że kiedy Pan Jezus potem powiedział, że zapytał też, nie? Nadal brakuje wam wiary, nawiązując do ich przerażenia, to chyba myślę, że miał na myśli to, że oni pomyśleli, że jemu jest obojętne to, co się z nimi dzieje. Myślę, że to jest jakoś tam oczywiście zrozumiałe. I sądzę, że Pan Jezus jakoś nie miał tego za złe, nie? Swoim uczniom, że oni go tam budzili, że byli przerażeni. To nie jest zaskakujące, że jeżeli dzieje się z nami coś złego, dzieją się jakieś rzeczy, które nas przerażają, bo zagrażają nam w taki czy inny sposób, no to naturalne jest, że pojawia się w nas ta myśl, to pytanie, czy Bóg nie zapomniał o mnie, czy nie stałem się dla Boga obojętny. Natomiast właśnie jedną z miar naszej wiary, kryterium mocy naszej wiary, czy wielkości naszej wiary, o właśnie, jest to, czy my dopuszczamy, jak bardzo dopuszczamy do siebie właśnie tę myśl, że możemy być obojętni dla Boga. Bo wiara w Boga, ta wiara, o której mówi Pan Jezus, to jest wiara w miłość Boga. To nie jest wiara w Jego istnienie. To już nieraz o tym mówiłem, nie? Że szatan też wierzy w istnienie Boga i to lepiej pewnie niż my wszyscy razem wzięci. Wiara, o której mówi Pan Jezus, wiara chrześcijańska, to jest wiara w miłość Boga. I teraz jeżeli ja wierzę w miłość Boga, no to nie wierzę, że On może o mnie zapomnieć, że może mu być obojętne to, co się ze mną dzieje. Ale tak jak powiedziałem, to jest naturalne, że rodzi się w nas to pytanie, jeżeli dzieją się z nami jakieś trudne rzeczy, coś nam zagraża, no to właśnie naturalne jest to pytanie, czy rzeczywiście nie jestem obojętny dla Boga. I wtedy właśnie należy się odwołać do wiary, czyli do tego doświadczenia, że Bóg mnie kocha.
Czyli nawet gdyby to, co się dzieje, faktycznie mi zagrażało, powodowało, że ze mną jest coraz gorzej, to jeżeli naprawdę wierzę w miłość Boga, no to wiem, że to, że jest ze mną coraz gorzej, to, że ta woda już się wlewa do tej łodzi, to nie oznacza, że jestem dla Boga obojętny. Że jest mu obojętny mój los. Tak, bo patrząc z tej perspektywy, no to można powiedzieć, że w pewnym momencie naszego życia no każdy z nas doświadczy jakby takiej, można powiedzieć w cudzysłowie, obojętności Boga. Mam na myśli moment śmierci. Tak, przyjdzie na nas w którymś momencie śmierć. Ale czy to będzie oznaczało, że Bóg o mnie zapomniał? Nie, na pewno nie. I my możemy w życiu wiele stracić, ale to nie znaczy, że Bóg, wtedy kiedy coś traciliśmy, to Bóg o mnie zapomniał. Tak. Stałem się dla Niego obojętny. Mało tego, właśnie ta dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, że cokolwiek się ze mną dzieje, Bóg jest ze mną. On był w tej łodzi, która tonęła. On z niej nie uciekł. Gdyby ta łódź zatonęła, to Pan Jezus zatonąłby razem z uczniami. Czyli jeżeli ja coś tracę w życiu, to i On traci. Jeżeli ja umieram, to i On umiera. Tak. Właśnie o tym mówi mi ta dzisiejsza Ewangelia. On jest zawsze ze mną i ta Jego obecność jest potwierdzeniem tego, że nie jestem Mu obojętny. Jego obecność. Będą się dziać w moim życiu różne rzeczy, często takie trudne rzeczy, aż w pewnym momencie śmierć też. Ale zawsze On jest ze mną, zawsze Bóg jest ze mną i to jest potwierdzeniem tego, że On mnie kocha, czyli nie jestem Mu obojętny. Natomiast, żeby było jasne, to nie znaczy, że nie mam prawa wołać, nie? Tak jak ci uczniowie wołali. Nauczycielu, mistrzu, giniemy, giniemy. Tak, giniemy. Tu akurat Pan Jezus obudził się, pokazał, dał znak, że jest, przemówił i spowodował, że ten wicher, to co właśnie powodowało, że oni giną, ustąpiło. Ale wszyscy dobrze wiemy, że w którymś momencie on sam zginął. Został zabity, przybity do krzyża. Potem też apostołowie byli prześladowani, nie, wszyscy z wyjątkiem Jana, jak mówi tradycja, ponieśli nawet śmierć męczeńską. Często w okrutny sposób zostali zamordowani. Ale to nie znaczy, że i oni już wtedy wiedzieli, no, że kiedy oddają życie za wiarę, kiedy umierają po prostu, no to są zapomniani przez Jezusa. Wiedzieli, że tak, że nie są zapomniani. I to jest właśnie ta wiara. Cokolwiek się dzieje, nigdy nie dopuszczę takiej myśli, nie zgodzę się właśnie z taką myślą, która się naturalnie rodzi w głowie, kiedy się dzieją trudne rzeczy, że stałem się obojętny dla Boga.
Natomiast jak najbardziej mogę wołać. Wołać. Ja myślę, że Pan Jezus, wypominając właśnie ten brak wiary uczniom, on nie nawiązywał do tego, że oni go obudzili. Nawiązywał do tego, że oni powiedzieli, zapytali go, czy tobie jest obojętne, co się z nami dzieje. No jak mogli pomyśleć, że jest obojętne, skoro on tam z nimi w tej łodzi był? Tak więc niech ta dzisiejsza Ewangelia utwierdzi nas, mnie utwierdza w każdym razie, w przekonaniu, które mam, ale byłbym oczywiście zrozumiały, gdybym powiedział, że ono już jest takie niezniszczalne, niepodważalne, ale mam przekonanie, że Jezus ze mną jest zawsze i we wszystkim, cokolwiek się ze mną dzieje. Cokolwiek się ze mną dzieje, dzieje się z Nim. On jest w tej łodzi, w którą ja płynę. Czyli On jest w moim życiu. Tak, On jest w moim życiu. Jest we mnie wręcz. Kiedyś też powiedział, że cokolwiek ktoś mi zrobi, dobrego czy złego, to Jemu zrobi. Tak, i kiedy będę umierał, to i On będzie umierał. Po to, żebym ja razem z Nim zmartwychwstał. Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.